Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, zarówno tych nowych subskrybentów, jak i tych starych. Witam Was w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę unboxing, a mianowicie opowiem o takich zapachach, które dopiero kupiłam i niekoniecznie je pamiętałam, albo niekoniecznie właśnie je wąchałam wcześniej, więc takie zaskoczenie zarówno dla Was, jak i dla mnie. Koniecznie oglądajcie do końca, zostańcie ze mną i dajcie znać, co na ten temat myślicie. Takim pierwszym zapachem, który chciałam Wam dzisiaj omówić, będzie Michaela Korsa Sexy Rub. Ja mam tutaj, słuchajcie, go za sobą w pudełeczku. Ja go kupiłam, słuchajcie, trochę przez przypadek. Nie wąchałam go, nie wiedziałam, jaki on do końca będzie. A słuchajcie, wydawało mi się, że jeżeli jest właśnie tutaj w nazwie sexy, to będzie właśnie taka typowa manifestacja feminizmu i właśnie takiej sensualności, a więc czemu nie zakupić coś takiego. Ja już Wam pokażę przepiękną buteleczkę. Ta buteleczka przypomina właśnie taki rubin, piękny, czerwony, pełny miłości, pełny właśnie, słuchajcie, wykreowanego takiego pożądania i właśnie czegoś takiego ekscytującego. I właśnie wydawało mi się, że ten zapach taki będzie, bo w nutach głównych jest tu malina, jest tutaj brzoskwinia, słuchajcie, róża, a mianowicie płatki róży, dokładnie, jaśmin sambak, który nie jest moim ulubionym, ale zawsze dostaje się perfumem takiego pazurka i drzewo kaszmirowe. Ten zapach, słuchajcie, miał być takim, jak już tu wcześniej Wam powiedziałam, zapachem manifestującym właśnie feminizm, pożądanie i taką dynamiczność. Ja, słuchajcie, kupiłam, dobrze, że kupiłam małą pojemność, bo powiem Wam szczerze, że to nie jest kompletnie mój zapach, więc tym razem nie trafiłam, ale tak jak mówię, nawet nie patrzyłam na nuty przewodnie, po prostu go kupiłam dla tej cudownej buteleczki. Ja, jak ktoś mnie zna długo, wie, że ja kocham Michaela Korsa. Może niekoniecznie wszystkie perfumy, ale na przykład bardzo ciekawie na przykład odbieram Sky Blossom. Jest przepięknym zapachem, on zawsze gościł na moim kanale. Natomiast tym razem nie jest to zapach, który bym chyba chciał ubierać, może dlatego, że jest też lato. Niekoniecznie ten taki mocny sambak, jaśmin sambak, który tu się wybija, bym chciała ubierać, ale powiem Wam kompletnie, nawet próbując tutaj na ręce, ja sobie, żeby tym praktykom moim stało się zadość, ja Wam powiem, że on jest tak, tak mocny. Wydaje mi się, że byłby świetnym zapachem, słuchajcie, wieczorowym. Ja sobie tu patrzę jeszcze, jak go opisują. Michael Kors chciał stworzyć taki bardzo ekskluzywny zapach, słuchajcie, i żeby właśnie jakby dodawał tego wigoru, dodawał tej sensualności, dodawał tej kobiecości każdej z nas. I na pewno on taki jest, ale wydaje mi się, że nie jest on zapachem stworzonym na lato i nie jest to zapach dla osób, które wybierają bardziej cytrusowe zapachy albo takie cytrusowo, bym powiedziała, kwiatowe. Więc to zaskoczenie jest u mnie na nie. Nie za bardzo jest to mój zapach. Jak opisywałam, słuchajcie, ten zapach w jakimś odcinku odnośnie właśnie takich zapachów bardzo pożądanych i zmysłowych, i seksualnych. I on taki na pewno jest. Dla mnie pierwszy odbiór tych nut jest, że on jest bardzo pieprzowy, bardzo taki jaśminowy. I niekoniecznie będzie on dla mnie, ale powiecie, co Wy o nim sądzicie, bo to jest zapach dość popularny i powiem szczerze, że buteleczka jest przepiękna, także ja go sobie chowam tu do pudełka. Być może będzie to perfuma drugiej szansy, perfum drugiej szansy, natomiast zobaczymy, tym razem nie trafiłam i przejdźmy do następnego zapachu, zaraz Wam powiem, co to jest. Tym zapachem jest dla mnie, nie jest to totalne zaskoczenie, gdyż ja ten zapach, słuchajcie, używałam, ubierałam właśnie paręnaście lat temu,
Ja bym powiedziała, że jest co najmniej 10-11. To jest Vera Wang Rock Princess. Ja pamiętam Princess w tej fioletowej pięknej buteleczce, ale tadam, w końcu kupiłam sobie na nowo, bo zatęskniłam do tej pamięci, którą miałam właśnie, do tych tutaj resztek właśnie, takich wspomnień zakodowanych w głowie odnośnie Vera Wang Rock Princess. Słuchajcie, to jest zapach z 2009 roku. I on ma w swoim składzie tutaj maliny, brzoskwinie, piękną bergamotkę, cudowny heliotrop, róże, lilie, jaśmin i znowu drzewo kaszmirowe z lekkim kokosem i piżmem. Słuchajcie, jest to zapach niezapomniany. Naprawdę, słuchajcie, ja go nie ubierałam kilkanaście lat, tak jak Wam wspomniałam, ale miałam duży sentyment, kiedy on wyszedł. Nie lubiłam za bardzo Princess, która jest troszeczkę za słodka, ale to jest zapach takich dojrzałych owoców i właśnie pięknie tutaj jakby wzmocniony heliotropem, różą i jaśminem. Słuchajcie, zobaczcie, piękną tą buteleczkę, ona wygląda trochę jak porcelanowa. No i oczywiście tu mamy na górze taką koronę. Możemy w sumie nosić ją jako pierścionek i dalej jest taki koreczek, który na pewno możemy nosić jako pierścionek. No i same tu perfumy. I słuchajcie, ja sobie psiknę po tym rozczarowującym dla mnie Michael Korsie. I słuchajcie, to są perfumy, które przypominają mi właśnie taki dynamizm, świeżość lata, świeżość pięknej pogody, świeżość życia, taką feerię właśnie, jakby powiedziała, i dynamizm właśnie tego, co się dzieje w naszym życiu. I on jest przepiękny, nadal odbieram go tak samo, chociaż powiem Wam wcześniej, że otworzyłam go wczoraj, kiedy go dostałam. I mówię, Boże Święty, on jest taki słodki. Kiedyś nie był, był bardziej taki rześki. Ale no to jest to, że mamy zakodowane właśnie w swojej głowie inną jakby, inne nuty, bo używaliśmy dawno temu. Wiadomo, że był to inny okres w naszym życiu i inaczej pewnie postrzegamy teraz. Słuchajcie, co te perfumy mają symbolizować? Te perfumy mają symbolizować właśnie tutaj inspirowane taką różą vintage. Nie wiem, co to oznacza, bo dla mnie róża jest wiecznie żywa i nie może być vintage, ale może być taka inna odsłona róży, jak my postrzegamy, ale to jest taka troszeczkę buntownicza odsłona właśnie takiej księżniczki, która siedzi w nas z taką właśnie koroną i zarządza życiem. I ja bym tak te piękne, dynamiczne, świeże, unoszące nas jakby w powietrzu, chcąc spełnić swoje plany. Tak bym odbierała ten zapach, on jest przepiękny, słuchajcie, on jest niedrogi. Są to perfumy, które myślę stać każdego. I jeśli tylko je powąchacie, a lubicie takie świeże zapachy, to gorąco Wam polecam, bo naprawdę nie zawiodłam się po raz kolejny. Ta odsłona po kilkunastu latach właśnie nadal wydaje mi się warta grzechu i warta zachodu, żeby je dostać i używać. Także no nawet ta buteleczka, nawet słuchajcie, ten pierścień, który Wam tu zapewne jest przecudny. Także gorąco Was polecam. Ciekawa jestem, czy któryś z Was używa te perfumy i pamięta. Także koniecznie mi napiszcie i zapraszam na kolejną odsłonę, która będzie za chwilę. Odsłoną, tadam, jest Jo Malone. Tak, ostatnio jest dużo zapachów Jo Malone, ale ja kupiłam w ciemno kilkanaście. Przedstawiłam Wam już Osmanthus Blossom, który jest w moich odcinkach, także serdecznie na nie zapraszam. Przedstawiłam Wam też inny tutaj kwiatek właśnie z Jo Malone, kwiatek w sensie perfum, a tu czas na wisterię i lawendę. W pięknej odsłonie mam malutką buteleczkę, tu 30 ml z tego co pamiętam, tak, bo nie chciałam większej, ja mam ich dość sporo. I słuchajcie, w związku z tym, że ja bardzo lubię wisterię, ten kwiat jest przecudny i właśnie dlatego ta buteleczka jest fioletowa i ma taki, zobaczcie, refleks fioletowy, bo obydwa kwiaty, jak i lawenda, są fioletowe. I tu jest taki, ma być to zapach takiego eksplorowania właśnie plantacji, tutaj ja bym powiedziała lawendowej i tej wisterii, takie trochę pudrowe nuty. Ja zaraz zmierzę się z tym zapachem, czy rzeczywiście jest pudrowy, bo ja ostatnio idę w te klimaty i pokazywałam Wam tą przepiękną butikową odsłonę Chanel Denise. I słuchajcie, już sobie patrzę, kiedy dane perfumy były wydane, jak są tu właśnie te główne akordy odczytywane, więc jest tu wisteria, jest lawenda oczywiście, heliotrop, znowu heliotrop, który lubię i Wam pokazywałam przed chwilą perfumy Vera Wang, i jest też tutaj piżmo.
przepiękne piszmo, więc wydaje mi się, że będzie to piękny, fioletowy, refleksyjny zapach. I dajcie mi tu szansę spryskać. No tak, jest świeży, jest lawendowy, czuć tą lawendę, czuć, słuchajcie, tą wisterię. On jest pudrowy, ale bym taki powiedziała piżmowawy, czyli taki zaokrąglony zapach. Powiem Wam, że tutaj czytam sobie dokładnie, ale rzeczywiście można powiedzieć, że na pierwszy jakby niuchnięcie, właśnie na pewno jest, słuchajcie, ta lawenda taka stonowana, troszeczkę pudrowa, właśnie taką jak idziecie polem właśnie w upalny czas i macie właśnie taką plantację lawendy. Tak postrzegam te perfumy, jest ta wisteria, ale powiem Wam szczerze, że nie pamiętam dokładnie, jak tu odczytywać tą wisterię, czy wisterię, jak tutaj będzie mi się czytało. Na pewno to są przepiękne kwiaty i bardzo upojne i słuchajcie, ten zapach ma być takim wybuchem właśnie tych kwiatów i dodawanie takiego właśnie tej pudrowego niuansu. Ja bym powiedziała, że on się nadaje na każdy dzień i jest bardzo ciekawy. Ja bym proponowała, jeżeli będzie zbyt spokojny, do lajerowania, czyli nakładania, tak jak Was tu wcześniej informowałam i uczyłam, z kolejnymi zapachami, na przykład Jo Malone. Ja tu mam obok siebie Osmanthus Blossom i czemu nie, bo Osmanthus Blossom będzie dodawał jeszcze większego wigoru, a ten się uspokaja i jest właśnie taki pudrowy, otulający, bardzo kobiecy, ale bym powiedziała dość spokojny, jakby trochę uspokajający, więc jeżeli chcecie lejerować, czemu nie dodać takiego świeżego tutaj kwiatu Osmanthusa. Ja odczytuję te perfumy bardzo ciekawe, na pewno będą moim jednym być może z ulubieńców i na pewno będę je używać. Tak samo jak przepiękna, słuchajcie, jeszcze raz Wam pokazuję Vera Wang Rock Princess. No i słuchajcie, jest kolejna odsłona, ale ja o tej odsłonie nie będę dużo mówić. To jest Paris Venise Chanel. Ja Wam wspomniałam, jest specjalny odcinek, kiedy ja robiłam ten unboxing. To są perfumy, które kupowałam też ciemno, aczkolwiek poszłam do butiku i pani prysnęła i to była miłość od pierwszego wejrzenia. One na pewno będą moimi perfumami roku. Ja je cały czas używam, odkąd je kupiłam. Jeśli chcecie dokładną relację z tych perfum, to ja zalinkuję tutaj właśnie odcinek i koniecznie obejrzyjcie o pięknej tej fuzji tutaj wanilii, bobutonka i tych cytrusowych akordów. Piękny, pudrowy zapach, kto lubi meteoryty w dawnej odsłonie, to czemu nie? Przepiękna edycja, uważam, taka luksusowa, połączenie światła i cienia i właśnie takiej luksusowości. Także koniecznie odwiedźcie też ten odcinek o tej odsłonie. Tak jak powiedziałam, link będzie poniżej. I słuchajcie, to na dzisiaj wszystko. Jest troszeczkę może krótszy odcinek, ale to dlatego, że słuchajcie, dużo się u mnie dzieje. Na pewno będą odcinki, ja idę teraz na urlop, więc czemu nie? Wy możecie spodziewać się ich koniecznie. Zasubskrybujcie kanał, piszcie do mnie, komentujcie, no i oczywiście lajkujcie i do zobaczenia do następnej odsłony. Pa, pa!